Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się w kolejne niedzielne popołudnie. Prosiłbym tylko o sygnał na czacie, czy jestem słyszany i byśmy dzisiaj zaczęli. Drodzy Państwo, na początku, nim otrzymam jakiś sygnał, czy jestem, widzę, że mnie słychać. Małe sprostowanie, wyjaśnienie. No, tydzień temu mój znajomy miał potężne problemy z internetem u siebie na osiedlu, stąd były te problemy. W tym tygodniu go nie będzie, bo wyjechał, ale umówiliśmy się na wywiad z nim w następnym tygodniu. Także dzisiaj porozmawiamy sobie na, uważam, bardzo ważny temat, który kiedyś już poruszaliśmy, który jest dosyć szczegółowo opisany w ostatnim Nieznanym Świecie. Ja tylko znajdę. O, pierwszą stronę. Ostatni nieznany świat. Temat homeopatia. Homeopatia, i myślę, że sobie rozwiejemy wszystkie dzisiaj wątpliwości na temat homeopatii, wszelkie mity, które gdzieś tam krążą, wszelkie niedomówienia. Dlatego, że dosyć mocno jest ten temat opisany w właśnie ostatnim nieznanym świecie. Ja pozwolę sobie Państwu no, tutaj mnóstwo rzeczy zacytować. Oprócz tego podzielę się swoimi własnymi takimi spostrzeżeniami. Oczywiście są to moje, jest to mój punkt widzenia. Każdy ma prawo do własnego. Myślę, że temat homeopatii jeszcze będzie przez wiele, wiele lat roztrząsany na różne możliwe warianty. Moje podejście jest bardzo zbliżone do tego, o czym mówi Masaru Emoto, jeżeli chodzi o pamięć wody i o tą informację, jaką przekazuje woda do naszego organizmu. I stąd ta wielkość tejże metody, bym powiedział, tak? Ona ma różne gałęzie, różne, że tak powiem. Porównałbym to troszeczkę tak do też stylów walki. Jakiś tam pierwotny styl walki, który później znajduje różnego rodzaju odłamy i zastosowania. Podobnie jest z homeopatią. Ta sama naczelna zasada, która kieruje się homeopatią, jest stosowana w różnych metodach pomocy ludziom. I tutaj akurat homeopatia bardzo mocno wpisuje się w to, na czym mi bardzo zależy, to znaczy na zapobieganiu, na przewidywaniu, na robieniu czegoś dużo, dużo, dużo wcześniej. Ja na co dzień stosuję taki preparat, który się nazywa strofantyna. Państwu troszeczkę powiem, dlaczego akurat ten preparat. Jest to, można powiedzieć, lek, tak, ale no, substancja homeopatyczna, która jest, można powiedzieć, jakimś tam dalekim rozwodnieniem, chyba do dziesiątej potęgi rośliny, która się nazywa Strophanthus gratus. Jest to w naturze bardzo trująca roślina, ale ma bardzo specyficzne właściwości. Te wibracje, które są w tym momencie w środku, którym ma strofantyna, jest. No akurat nie przygotowałem Państwu zdjęcia, ale tak mi się teraz przypomniało o tej strofantynie, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że strofantynę lekarze w Polsce, lekarze przedwojenni, stosowali, zwłaszcza lekarze kardiolodzy, tak, którzy leczyli ludzi przy różnego rodzaju dolegliwościach serca, zawałach i tak dalej. Każdy z nich taki preparat posiadał i przepisywał swoim pacjentom. Koszt takiego preparatu to jest w granicach 10-15 zł, w zależności od apteki, która to robi, bo to są przygotowywane leki właśnie w takich punktach homeopatycznych. Są to niewielkie koszty. Taka buteleczka no, starcza naprawdę na bardzo, bardzo długo, dlatego że no, te preparaty przyjmuje się w kroplach. A na cóż właśnie była strofantyna? A strofantyna jest na odkwaszenie serca. Serce jako mięsień, tak naprawdę ono cały czas pracuje.
I tak jak każdy mięsień, który się przepracuje, może się zakwasić, tak? Czyli tak zwane, jak często ktoś to trenuje i przegnie trochę z treningiem, to ma na drugi dzień tak zwane zakwasy, czyli odkładają się kwasy w mięśniach, organizm musi to w jakiś sposób rozprowadzić, zneutralizować. Podobnie jest z sercem. I serce, które się przepracuje, no ono, że tak powiem, łączy kilka elementów, tak? Układ krwionośny, układ somatyczny, no i bardzo, bardzo jest podatne na nasze nerwy, że tak powiem, nasze oddziaływanie zewnętrzne. W każdym bądź razie, kiedy to serce się zakwasi, strofantyna jest nawet lepsza niż nitrogliceryna. Szybciej uzyskuje się efekt taki odkwaszenia mięśnia sercowego. Także rewelacyjny preparat dla tych ludzi, którzy mają problemy na przykład z sercem, jakieś boleści niewiadomego pochodzenia, mostek i tak dalej. Oczywiście to nie rozwiązuje tematu, bo takie osoby też powinny nad sobą pracować. Nie wchodzić się emocjami w zdarzenia, które ich spotykają, ale no, znaleźć ten pewien dystans, wypracować go w sobie. No tak przy okazji, nie chciałbym dzisiaj przedłużać, bo trochę tego materiału, jeżeli chodzi o homeopatię, jest. Także zaczynamy. Tu mamy artykuł prezydenta Europejskiego Komitetu do spraw homeopatii. Ja pozwolę sobie zacytować i tak jak poprzednio w pewnych sytuacjach odnieść się do sformułowań tej zawartych. Homeopatia znalazła się w dziwnej, paradoksalnej sytuacji. Z jednej strony rozwija się i jest stosowana przez rosnącą liczbę ludzi na całym świecie. Korzystają z niej miliony. Zaś z drugiej strony była i jest intensywnie krytykowana. Spróbujmy się zatem zagłębić w powody tej paradoksalnej sytuacji. Ponad 100 milionów obywateli w Europie stosuje homeopatię w ramach opieki zdrowotnej. Co roku wydają oni na leki homeopatyczne 1,7 miliarda euro, co oznacza 4 euro na osobę. Leki homeopatyczne stanowią 1% ogółu rynku farmaceutycznego Europy. Zobaczcie Państwo, 1% to łatwo sobie w tym momencie wyobrazić tą kwotę 1,7 miliarda pomnożyć razy 100, ile pieniędzy w Europie wydaje się na leczenie, tak? Czyli likwidowanie objawów. Homeopatia ma trochę inne przełożenie, za chwilę troszeczkę o tym poczytamy. Dlaczego? No i to też daje do myślenia, i o jaki rynek zbytu walczą, tak? Ci biznesmeni w białych fartuchach, którzy no nie chcą stracić źródła dochodu, tak? Bo jeżeli tak naprawdę potrafi się tylko jedno, a nie jest się otwartym na zmiany, gdzie ja cały czas twierdzę, że ktoś, kto nie jest otwarty na zmiany, to już nie żyje. Stąd wynika ten opór materii w wyniku całego tego rynku, bo ktoś o otwartym umyśle po prostu wchodzi w dyskusję i rozmawiamy na argumenty, a nie na zasadzie argumentu siły. A tak to mniej więcej dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi o to wszystko, co się dzieje wokół homeopatii, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w Polsce. Zresztą Państwo zobaczycie tutaj na tej mapce, macie, może ja to powiększę, macie zaznaczone ciemnym kolorem te kraje, w których homeopatia jest dopuszczona do normalnego funkcjonowania w ramach funduszów zdrowotnych. Także no, daje to trochę do myślenia tak naprawdę. Nie jest tych państw może za dużo, ale są. Dlaczego ludzie, o jakich mowa w pierwszym rzędzie kierują się ku homeopatii? Ponieważ doceniają jej łagodne, bezpieczne i efektywne podejście. Szukają uwolnienia od przewlekłych chorób, gdyż leczenie konwencjonalne okazuje się nieefektywne. No, można to rozwijać oczywiście, tak, nieefektywne, bo tylko ze skutkami, to jest tylko likwidowanie objawów, człowiek chodzi otępiały, cóż z tego, jak nie jest zlikwidowana przyczyna. Zresztą nie do końca leki homeopatyczne są w stanie wyeliminować prawdziwą przyczynę. Oczywiście oddziaływują na pewne objawy przyczynowe, ale nie, tutaj trzeba też włączyć w to pracę nad sobą. Ja jestem gorącym zwolennikiem łączenia metod. Żeby to nie było tak, żeby dzisiaj nie zabrzmiało tak, że wszystko to jest B, a tylko homeopatia jest cacy. Sama homeopatia to nie wszystko.
Ale homeopatia plus inne metody w połączeniu z pracą nad sobą, bo to jest przede wszystkim bardzo ważne. Homeopatia bardzo pięknie się wpisuje według mnie w tak zwaną medycynę informacyjną, bo to jest ta informacja od rośliny, ta wibracja, której brakuje w organizmie. Ale tutaj trzeba też właśnie popracować nad sobą, bo to prawdziwe źródło jest na troszeczkę subtelniejszych poziomach w nas samych. Nie oznacza to, że są przeciwni terapii uwzględniającej odpowiednie stosowanie. Oj, coś urwałem. Szukają uwolnienia od przewlekłych chorób i tak dalej. Nie oznacza to, że są przeciwni terapii uwzględniającej odpowiednie stosowanie antybiotyków, środków przeciwbólowych, procedur chirurgicznych lub leczeniu innymi lekami oraz uzyskania chwilowej ulgi. Sami zaznaczają, że no, większość tych metod dzisiaj stosowanych w konwencjonalnej medycynie to tak naprawdę uzyskuje się chwilową ulgę, bo nawet wycięcie guza przy raku jest to tak jakby wydłużenie tego życia na troszeczkę dłużej, ale to jest tylko na chwilę, tak? Czyli no, trzeba się troszeczkę na tym głębiej zastanowić. Wiedzą jednak, że istnieje różnica pomiędzy objawową ulgą a prawdziwym leczeniem choroby i chcieliby uniknąć długofalowej czy nawet trwającej całe życie zależności od przepisywanych lekarstw. No ja życzyłbym sobie, żeby ludzie tak właśnie podchodzili do tego. Osobiście no, z doświadczenia wiem, że tak nie jest. No, chciałbym naprawdę, po to prowadzę te programy, żeby właśnie w ten sposób ludzie podchodzili, żeby starali się u źródła likwidować przyczynę tego, co się dzieje z ich życiem, jeżeli chodzi o aspekt tego zdrowia fizycznego i nie tylko. W dodatku wyraźnie poszukują ludzie czegoś, czego nie znaleźli w nowoczesnej, wysoce ztechnicyzowanej medycynie. Oczekują bardziej osobistego podejścia, którego obecny system opieki zdrowotnej często nie jest w stanie zapewnić. Ponadto wzrasta w nich poczucie osobistej odpowiedzialności za zdrowie i opiekę zdrowotną, jak również zainteresowanie dobrostanem. Mają oni łatwy dostęp do światowych zasobów internetowych o zdrowiu, dzięki czemu mogą znaleźć metody rozwiązania swoich problemów zdrowotnych. Oby jak najwięcej ludzi z tego korzystali. W Europie jest 50 tysięcy, a na całym świecie 200 tysięcy lekarzy, którzy przeszli szkolenie i edukację w zakresie homeopatii. Oczywiście ludzi, którzy takie przeszkolenie przeszli, jest dużo więcej. Nie tylko lekarze mogą sobie uzurpować prawo do stosowania metod, które niesie homeopatia, ale fajnie, że oni również to robią, fajnie, że to zauważają. Jest to głównie zasługa tych państw, w których już homeopatię stosuje się za przyzwoleniem państwowym. Także myślę, że homeopatia będzie jedną z pierwszych tych takich, można powiedzieć, nie lubię tego słowa, ale naturalnych, znaczy bo chciałem powiedzieć niekonwencjonalnych, nie użyję słowa. Dla mnie jest to konwencjonalna metoda, naturalnych metod, bo tak naprawdę my pijąc wodę stosujemy homeopatię, pijąc herbatę, na przykład z rumianku, to też jest homeopatia. Trochę innym wymiarze, ale tutaj właśnie chodzi o zrozumienie pewnego rodzaju mechanizmu, który jest wykorzystywany właśnie w homeopatii, czyli według mnie pamięć wody, pamięć cieczy, bo bardzo często preparaty homeopatyczne są też na alkoholach, które utrwalają tą wibrację. W Europie, ja jeszcze raz powiem, jest 50 tysięcy lekarzy, którzy stosują homeopatię. Dlaczego zwrócili się ku niej? Ponieważ dostrzegli, że homeopatia może być wysoce efektywna i gdy jest to możliwe, preferują ją jako bezpieczną metodę powrotu do zdrowia niż bardziej ryzykowne i niebezpieczne metody konwencjonalne. No, tu też nie lubię tego słowa, metody konwencjonalne, metody akademickie. Nie nazywajmy tego, co zostało wymyślone stosunkowo niedawno, że to jest konwencjonalne. To, że jest powszechnie stosowane, wcale nie upoważnia tych metod do określenia konwencjonalne, bo to też powoduje pewnego rodzaju stereotypy myślowe u większości ludzi. Duża liczba szpitali w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii zapewnia leczenie homeopatyczne prowadzone przez lekarzy w publicznych poradniach. W wielu europejskich uniwersytetach prowadzone są kursy popularyzujące homeopatię w trakcie, przed i podyplomowych zajęć z homeopatii dla lekarzy. Na prezentowanym obok wykresie, który Państwo macie na ekranie, można zobaczyć, które kraje europejskie usankcjonowały homeopatię ustawowo lub wprowadziły ją do praktyki poprzez narodowe towarzystwa medyczne.
Zachodnia medycyna akademicka, pozwolicie Państwo, że będę trochę zmieniał treść według tych słów, które wcześniej wypowiedziałem, czyli zachodnia medycyna akademicka tradycyjnie ma do czynienia z chorą częścią pacjenta, co oznacza, że skupia się na istotnych medycznie objawach i na ich medycznym leczeniu. Lekarze homeopaci natomiast nie rozważają chorób jako ograniczonych miejscowo procesów fizycznych. Biorą pod uwagę całokształt problemów związanych z pacjentem. Znaczy, ja powiem szczerze, też życzyłbym sobie, żeby tak rzeczywiście wszyscy stosujący homeopatię podchodzili. Sama homeopatia z racji swojej natury, w istocie swojej rzeczy, jest oddziaływaniem na pewne przyczyny i bardzo ogólne na cały organizm. Mam nadzieję, że jak ktoś z lekarzy, homeopatów albo stosujących tę metodę na co dzień odezwie się do mnie, że rzeczywiście podchodzi do tego tak, jak pisze pan prezydent Europejskiego Komitetu do spraw homeopatii, że lekarze homeopaci biorą pod uwagę całokształt problemów związanych z pacjentem, jego wrażliwość na temperaturę, zjawiska pogodowe, energię, sen, apetyt, trawienie, pocenie się, wrażliwość na hałasy, światło, zapachy, lęki, zaburzenia postrzegania rzeczywistości, temperament, predyspozycje, przyczyny pobudzenia i czynniki wyzwalające stan chorobowy, przebieg choroby w czasie i zmiany powstałe w wyniku wcześniejszych chorób, wypadków, szczepień. Proszę bardzo, zwraca pan prezydent uwagę na to, że również szczepienia mogą powodować pewne zmiany w organizmie, ale są jeszcze inne czynniki, tak? Bardzo fajnie to się wpisuje również w to, o czym mówiliśmy tydzień temu, czyli o tych czynnikach zewnętrznych, które mają wpływ na to, co się w nas dzieje. W każdym bądź razie po szczepieniach mamy. Uciekł mi tekst. Stylu życia, historię choroby zainteresowanego i jego rodziny. I tak naprawdę to jest prawidłowy wywiad z kimś, kto chce zmienić w swoim życiu przyczyny powodujące dolegliwości, które się u niego pojawiają. Lekarz, który przyjmuje pacjenta w ciągu 5 minut, przepisuje mu jakiś lek, dla mnie nie zasługuje na miano lekarza. To jest moje prywatne zdanie. Jeżeli już się ktoś decyduje na to, to oczywiście są tacy lekarze, to są ludzie z powołania i dla nich właśnie pacjent jest ważny. Taki pacjent dobrze przyjęty tak naprawdę prawdopodobnie już więcej do nie wróci, ewentualnie raz, dwa razy na jakąś krótką konsultację, bo on już sam będzie wiedział, co ma dalej robić. Wszystkie te elementy leżą u podłoża predyspozycji wrażliwości. No, znaczy ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem przed chwileczką. No, ale z takiego pacjenta nie ma się już kasy, tak? Także tutaj, no, to jest ten paradoks również medycyny, że no, sama z siebie nie jest zainteresowana w tym, żeby pacjenta wyleczyć, bo traci w tym momencie źródło utrzymania. Wracamy do tekstu. Wszystkie te elementy leżą u podłoża predyspozycji, czyli wrażliwości na choroby, a de facto stanowią one o chorobie w szerokim homeopatycznym znaczeniu. No, bardzo poszerzył słowo pojęcia homeopatia, ale nieważne. Wynika z tego, że lekarze homeopaci w toku pierwszej konsultacji zbierają informacje pięciokrotnie obszerniejsze niż lekarze konwencjonalni. No nie wiem, jak on to wyliczył, nieważne. Kładą oni również nacisk na terapię zindywidualizowaną, obejmującą wszystkie objawy występujące u pacjenta. Znaczy, ja w życiu spotkałem jedynie panią doktor Górnicką, która rzeczywiście zwracała uwagę na. To jest ta pani, która pisze książki, które Państwo możecie sobie kupić w księgarniach. Jak ja ją zawiozłem do niej moją mamę, to dostała ona zioła, leki homeopatyczne, czy tam preparaty na różne problemy, jakie miała. Od spraw kobiecych, poprzez bóle głowy, poprzez stawy, dosłownie na wszystko. Było tego sporo. I tutaj nie ma problemu, że to zaszkodzi, że czegoś jest za dużo, bo to działa synergicznie. Preparaty homeopatyczne w połączeniu z roślinami, z ziołami, no przecież nikt nie przestaje nagle spożywać posiłków tylko dlatego, że dostaje lekarstwo, prawda? Wręcz nawet lekarze namawiają, żeby leki przyjmować w trakcie posiłku, z uwagi na to, że no, czynna chemicznie substancja, bardzo często czysty związek chemiczny w dużej, skondensowanej ilości w danym lekarstwie,
no może bardzo dużo krzywdy zrobić w organizmie, no zwłaszcza w tych początkowych procesach trawienia. Nie ma pojedynczego leku hemopatycznego, który może wyleczyć wszystkich z określonej choroby. I tutaj zgadzam się z tym, rzeczywiście tak jest. Fajnie, że o tym mówi, ja bym to nawet podkreślił. Nie ma jednego pojedynczego leku hemopatycznego, który może wyleczyć wszystkich z określonej choroby. Nawet jeżeli chorzy dysponują taką samą diagnozą akademicką, ich indywidualne objawy, dysfunkcje, indywidualna droga radzenia sobie ze stresem, indywidualna charakterystyka i osobowość mogą się znacząco różnić. Innymi słowy, lekarze stosujący homeopatię skupiają się na wyjątkowości pacjenta i zmiennych cechach, ja bym dodał, które miały wpływ na jego obecny stan, bo to, że dwa przypadki mogą być identyczne w objawach, wcale nie znaczy, że przyczyny były identyczne. I to trzeba właśnie odkryć i znaleźć. Leczenie całej osoby oznacza, że leki homeopatyczne dobierane są ze względu na ich indywidualne dopasowanie. Lekarze stosujący homeopatię nie używają silnych środków leczniczych, które mają szerokie spektrum działania na szeroką grupę osób z tymi samymi chorobami, ale używają ekstremalnie małych dawek substancji leczniczych, które są wysoce zindywidualizowane. Swoje zalecenia opierają na zasadach podobieństwa. Stwierdza ona, że substancje są używane do leczenia zaburzeń, których objawy okazują się podobne do tych, które wywołują u osób zdrowych. Bardzo prosty przykład. Jeżeli kiedykolwiek obieraliście cebulę, wiecie, że powoduje to swędzenie, pieczenie i łzawienie oczu. Cieknie również z nosa i zaczynacie kichać. Osoby cierpiące na katar sienny z objawami pieczenia, załzawionymi oczami, kichaniem i cieknącym nosem mogą znaleźć ulgę po zażyciu homeopatycznego preparatu zrobionego na bazie cebuli. Ten stan powinien być tak podobny, jak to możliwe do stanu pacjenta, jego indywidualnego wzorca reagowania. Im głębszy wgląd mają lekarze w taki stan, tym lepiej mogą dobrać leki, tym większa okazuje się wrażliwość na taki dobrany lek i tym mniejsza dawka jest potrzebna, by poprawić stan zdrowia. Zgodnie z zasadą, lecz się tym, czym się strułeś, tak? Lekarze stosujący homeopatię wiedzą, że choroby przewlekłe są kombinacją wrażliwości i czynników wyzwalających. Leczenie homeopatyczne skupia się na wrażliwości, na choroby, to znaczy na tym, w jaki sposób dana osoba reaguje na czynniki wyzwalające i warunki zewnętrzne. Do czynników wyzwalających, ja przerzucę stronę, bo myślę, że to jest ważne, żebyście Państwo to widzieli. Do czynników wyzwalających, ale nie do przyczyn, czyli to, co teraz będę wyliczał, to są czynniki wyzwalające. Zaliczamy urazy, alergeny, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, pasożyty, utratę ukochanej osoby, zbyt dużą presję odpowiedzialności, ja bym powiedział środowiska zewnętrznego, urazy z dzieciństwa, bezrobocie, problemy rodzinne, nierozwiązane konflikty wewnętrzne i tak dalej. Tylko wówczas, gdy ludzie są wrażliwi na określone czynniki wyzwalające, mogą zapadać na określone choroby. Panuje powszechnie przekonanie, że homeopatia jest użyteczna jedynie w prostych, samoograniczających się chorobach. W rzeczywistości udowodniła ona swoją efektywność u pacjentów ze wszystkimi rodzajami ostrych i przewlekłych chorób. Jedynymi ograniczeniami są poważny uraz, choroby zagrażające życiu, nieodwracalne uszkodzenia tkanek lub inne sytuacje wymagające technologii medycznej. W takich przypadkach w pierwszym rzędzie stosowana jest medycyna akademicka. Homeopatia może być używana z powodzeniem np. w pediatrii, ginekologii i medycynie ratunkowej. Odwołuje się do niej coraz więcej pacjentów i lekarzy. Także weterynarii. Także, drodzy Państwo, to ma ogromne znaczenie, że również weterynarii. Dlaczego? Dlatego, że często przeciwnicy homeopatii mówią, że to jest tak zwany efekt wmówienia, efekt placebo. No trudno wmówić zwierzęciu albo orzec przy stosowaniu homeopatii u zwierząt, że tutaj miało znaczenie, miało działanie tak zwany efekt placebo. I to na całym świecie stosuje się, tak? Mimo to ciągle traktuje się
homeopatię bardzo krytycznie. Wielu lekarzy i naukowców przejawia względem homeopatii uprzedzenia i nienaukowe nastawienie. Innymi słowy, nie wiedzą zbyt wiele o homeopatii. Nigdy jej nie próbowali, ale nadal jej nie lubią. To jest tak jak z kimś, kto krytykuje na przykład muzykę poważną, a nigdy nie był w teatrze, na jakimś koncercie muzyki poważnej, czy na operze, czy operetce, ale oczywiście to jest B, bo on tak uważa. Z tym, że często osoba o pewnym autorytecie w świecie, który gdzie się przypisuje, bo skończył studia, to on już wie. No nieprawda, tak nie jest. Nie bądźmy pochopni w naśladowaniu innych ludzi. Każdy powinien iść swoją własną drogą. Jakie zaś są fakty? Istnieją setki tysięcy przypadków homeopatycznej terapii zakończonej sukcesem. Badania obserwacyjne tysięcy pacjentów z chorobami przewlekłymi, niewystarczająco reagujących na uprzednie leczenie konwencjonalne, wykazały pozytywne wyniki w przypadku 40 do 70%. To jest bardzo ważna informacja. Poprawę zdrowia, redukcję liczby przyjmowanych leków konwencjonalnych. Sceptycy utrzymują, że nie ma dowodów klinicznych na skuteczność homeopatii. W rzeczywistości pomijają oni i nie dowierzają takim dowodom, ponieważ nie wierzą w możliwość działania homeopatii. Autorzy przeglądu systematycznego z badań homeopatycznych z 1991 roku podsumowali to w następującym wnioskiem. Liczba pozytywnych badań, nawet wśród najlepszych, zaskoczyła nas. Bazując na tych dowodach, jesteśmy gotowi zaakceptować fakt, że homeopatia może być efektywna, jeżeli tylko mechanizm działania byłby bardziej wiarygodny. A dalej, dowody zaprezentowane w tym przeglądzie byłyby prawdopodobnie wystarczające dla uznania homeopatii jako standardowego leczenia w niektórych wskazaniach. Inny cytat z wiodącego dziennika, Refleksja, nad zachowaniem zwolenników medycyny konwencjonalnej względem jednej z form medycyny alternatywnej, homeopatii, uczy nas, że lekarze odrzucają widocznie solidne dowody, ponieważ nie są one zgodne z teorią. Drodzy Państwo, zobaczcie, jak to wygląda. Ponieważ coś nie jest zgodne z obowiązującą obecnie teorią, to lepiej to odrzucić, mimo temu, że fakty przeczą tej teorii, tak? W każdym bądź razie sceptycy utrzymują, że nie ma dowodów klinicznych, ale w rzeczywistości pomijają i nie ufają badaniom klinicznym. Dlaczego? Wierzą, że nie ma naukowego wyjaśnienia, iż ultramolekularne roztwory leków homeopatycznych mogą, wywołać efekt, ponieważ nie zawierają żadnych cząsteczek, a więc wszystkie dowody kliniczne dotyczące homeopatii są niepewne. Innymi słowy, skoro nie mogę zrozumieć, jak to jest możliwe, nie jest to możliwe. No to jest filozofia ludzi, którzy stoją dzisiaj za sterami nauki. Ja myślę, że warto otworzyć sobie umysł i dlatego często, jak Państwa witam, mówię właśnie w ten sposób, że witam ludzi o otwartych sercach, o otwartych umysłach, takich, którzy są otwarci na różne rzeczy, dlatego że no nie ma rzeczy niemożliwych. To my decydujemy o tym, czy coś jest, czy nie. Homeopatia działa troszeczkę tak jak na zasadzie szczepionki, z tym, że w szczepionce podaje się bakterie, które mogą rzeczywiście wywołać daną chorobę. Tutaj są to tylko, można powiedzieć, zapisane w nośniku informacje o danej wibracji i organizm już podejmuje działanie. Dlatego ja umieszczam według mnie homeopatię w gałęzi medycyny informacyjnej. No ale to jest moje podejście. W każdym bądź razie lecimy dalej, ale nawet pomimo tego, że nie wiemy, jak homeopatia dokładnie działa, jest to powtarzalne. Wysokiej jakości badania podstawowe w eksperymentach biologicznych na zwierzętach, roślinach, wyizolowanych pojedynczych komórkach i kulturach komórkowych, podobnie jak eksperymenty fizyczne, termoluminescencja niskotemperaturowa, spektroskopia, NMR, kalorymetria przepływowa prowadzą do wniosku, że nawet bardzo rozcieńczone roztwory homeopatyczne dają mierzalne efekty. Nawet bardzo rozcieńczone roztwory homeopatyczne dają mierzalne efekty. Oznacza to, że teoria, tutaj jest złamane przez wiara, iż używająca
ultramolekularnych roztworów homeopatia jest nieprawdopodobna czy niemożliwa. Nie jest poprawna. Czyli takie podejście, że homeopatia jest niemożliwa, to nie jest poprawna, bo fakty świadczą o tym, czyli dowody świadczą o tym, że działa, tak? Jeżeli działa, to trzeba tylko znaleźć naturę tego działania, dlaczego działa, a nie stać na straży starej doktryny, która tak naprawdę się zdezaktualizowała, która nie dorasta do rozwoju, do życia, bo życie to zmiany, to proces zmian, a my się cały czas uczymy. I twierdzenie, że już jesteśmy, nie wiem, na jak wysokim poziomie rozwoju, jest tak naprawdę podcinaniem sobie nóg, bo według mnie świat dopiero się zaczął. Oznacza to... już czytałem. Już Albert Einstein powiedział, uprzedzenie trudniej jest rozbić niż atom. I to są te uprzedzenia, które funkcjonują w świecie akademickim, w świecie naukowym. Tak naprawdę można powiedzieć, ci ludzie, którzy tam są, często są stróżami starego porządku. Cała kontrowersja dotycząca homeopatii ma u swego podłoża paradygmaty homeopatyczny i akademicki zachodniej medycyny. Ich podstawowe koncepcje i filozoficzne perspektywy dotyczące zdrowia i choroby. Z punktu widzenia biomedycznego perspektywa homeopatyczna jest obca, niesamowita i dziwaczna. Wygląda to tak jak dwa całkowicie różne języki, na przykład angielski i chiński. Musimy zdać sobie sprawę, że zachodnia medycyna bazuje na specyficznym biomedycznym modelu, który jest tak głęboko wpleciony w społeczeństwo i system opieki zdrowotnej, iż można zapomnieć, że stanowi ona jedynie jeden z sposobów myślenia, jedną z perspektyw. Model ten nie zawsze dominował w naszym społeczeństwie. Do początku XIX wieku terapeutyczny paradygmat postrzegał istotę ludzką jako całościowy system połączeń odbierających wpływy z otaczającego go środowiska i pozostający w stanie zdrowia w dynamicznej równowadze. Choroba była formą nierównowagi, zatem terapie koncentrowały się na przywróceniu równowagi właśnie. Skądinąd jest to bardzo słuszne, tak? Tylko chodzi o te metody, które są po drodze później stosowane, by tą równowagę przywrócić. Jednak na początku okresu oświecenia ten paradygmat zaczął się zmieniać. Nastąpił proces racjonalizacji i nauka sama zaczęła się ograniczać do badania samych zjawisk, które mogą być mierzone, ważone i kwantyfikowane. Idee Kartezjusza Williama Harvey'a dały podwaliny zachodniej medycynie z jej mechanistyczną koncepcją ludzkiego ciała i traktowania istoty ludzkiej jako złożonej fizyko-chemicznej maszyny. No jeżeli tak, to proszę tych naukowców, żeby wiedzą dokładnie, ile jakich pierwiastków jest w organizmie człowieka, więc po odmierzeniu odpowiedniej ilości niech zleją te pierwiastki z tych próbek i stworzą człowieka. Bo tak mówi teoria mechanistyczna, ale tak się nie da tak naprawdę. Przyjęto założenie, że zrozumienie molekularnych podstaw żywych systemów rozwiąże wszystkie problemy medyczne. Wraz z powstaniem fizjologii eksperymentalnej, biochemii, techniki, wyposażenia laboratoryjnego, a szczególnie odkrycia bakterii, pod koniec XIX wieku zaczął się rozwój zachodniej medycyny. Jej idea zakłada, że choroby są defektami fizyko-chemicznej maszynerii, oddzielonymi od ludzkiej świadomości, zaś celem medycyny jest naprawa i zapobieganie tym defektom. Choroby są zwalczane przez interwencję w patologiczne procesy przy pomocy silnych substancji chemicznych, w nawiasie zapisywanych leków. Drodzy Państwo, no w końcu zacznijmy rozumieć nie tylko my, ale żeby stało to się powszechną wiedzą, że tak naprawdę leki to są to substancje chemiczne, bardzo często pozyskiwane w procesie rafinacji ropy naftowej. No i chirurgii, tak? Biomedycyna jest wewnętrznie interwencjonistyczna, a więc lekarz aktywnie interweniuje w chorobę pacjenta, starając się być postrzeganym jako naprawiający problem. Zachodnia medycyna walczy przeciwko chorobom, co widać wyraźnie w nazwach i rodzajach różnych lekarstw. Ja wrócę do tego, o czym kiedyś rozmawialiśmy, tak? To, z czym walczysz, to zasilasz. Kiedyś siostrę Faustynę poproszono, żeby wzięła, przepraszam, nie Faustynę, Teresę z Kalkuty, by wzięła udział w kampanii antywojennej. Ona się nie zgodziła.
Ludzie, którzy to organizowali, byli bardzo zdziwieni. Jak to? Taki dobry cel. A ona mówi: nie. Wy tak naprawdę walczycie z wojną, czyli ją zasilacie. Jeżeli zrobicie kampanię propokojową, w takiej wezmę udział. I to jest pewna rzecz, o której ludzie też na co dzień zapominają. Ja przy takich okazjach będę Państwu przypominał o tym. Warto zmienić swoje myślenie. My czasami rzucamy takie hasła na zasadzie mitu, bo tak ma być, bo ktoś to skończył, jest profesorem. Ja ostatnio miałem taką dyskusję z dziewczyną, która myślałem, że mi się do oczu rzuci. No jak to? Tak było, jest i będzie. Ja mówię, nie, tak nie było, tak jest, ale to nie znaczy, że tak będzie. Ja wracam do tego, o czym mówiła Anastazja. Historia jest zakłamywana. Ludzie kiedyś żyli w symbiozie z przyrodą. Tak naprawdę prawdziwym lekarzem dla nas samych jest nasz własny organizm, tylko zacznijmy go słuchać. Jest tak bardzo wiele strachu i takich wątpliwości, pewności co do jakości samych siebie, bym powiedział, co do tego, że tak naprawdę ta wiedza jest w nas, a ona jest. Nikt nam tego nie zabrał, tylko myśmy uwierzyli, że wmówiono nam, że jesteśmy tacy słabi, malutcy, że się nie nadajemy, że musimy być sterowani i tak dalej, i tak dalej. Zachodnia medycyna walczy przeciwko chorobom, co widać wyraźnie w nazwach i rodzajach różnych lekarstw. Paradygmat biomedyczny okazał się całkiem skuteczny, szczególnie w obszarach, gdzie zostało zidentyfikowane jasne fizyczne przyczyny, które łączyły się z określonym stanem, tak jak w chorobach infekcyjnych, w chirurgicznym opracowaniu urazów czy chemicznych modyfikacjach funkcji komórek i ciała. Ta lista osiągnięć medycyny zachodniej robi wrażenie. Możemy do niej zaliczyć medycynę ratunkową, antyseptykę, transfuzję krwi, chirurgię, przeszczepianie organów i tkanek, leczenie stanów zagrażających życiu, czyli antybiotyki, kortyzon, chemioterapia, a także stanowiących przedmiot zainteresowania psychiatrii, leki psychotropowe oraz szczepienia. Jednak rosnąca część populacji, włączając w to lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia w różnych krajach, dostrzega ograniczenia konwencjonalnego, czyli akademickiego podejścia do choroby. I tak, w latach 1985 do 2005 podwoiło się występowanie chorób przewlekłych. Drodzy Państwo, zobaczcie, medycyna się rozwija, a zamiast poprawy mamy podwojenie się chorób przewlekłych. Propozycja pacjentów, w ogóle lekarze akademicy nie radzą sobie z chorobami przewlekłymi, czyli tak zwanymi cywilizacyjnymi. Proporcja pacjentów z czterema lub więcej chorobami przewlekłymi wzrosła w tym czasie o 300%. Coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że konwencjonalna medycyna, czyli akademicka medycyna zachodnia, nie może leczyć chorób przewlekłych, ale jedynie je kontrolować, można powiedzieć utrzymywać w pewnym stanie. Oczywiście, doraźnie medycyna akademicka jest dobra, bo ona ratuje życie, ale na dłuższą metę wręcz nawet szkodzi, bym powiedział. Zwłaszcza jeżeli chodzi o chemioterapię. No. Tutaj się w zupełności podpisuję pod tym, co mówi dr Rad. Pacjenci często są zależni od przepisywanych leków poprzez długi okres lub nawet do końca życia, włączając działanie niepożądane i ryzyko polifarmacji. Ja nawet ostatnio sobie czytałem w internecie, bo mnie zaciekawił temat, nigdy tego nie sprawdzałem, jaka jest długość przeżywania osób, które miały przeszczepioną wątrobę. Okazuje się, że w Polsce pierwszy taki przeszczep udany był w 1967 roku. Osoba po przeszczepie przeżyła rok. Dzisiaj podają w różnych źródłach, że no jest to no w Polsce najdłużej żyjąca osoba to już chyba 13 lat. Na świecie niektórzy mówią, że 20. Nie znalazłem potwierdzonego z imienia i nazwiska takiego przypadku, ale tak naprawdę leki immunosupresyjne, które są podawane, no niszczą w organizmie różne inne funkcje, tak? No bo obniża się odporność organizmu. Organizm funkcjonuje, no i uzyskuje się przedłużenie życia. Oczywiście u osób, które nie miały szansy na przeżycie, ale no mniej więcej no tak to wygląda, jeżeli chodzi o leczenie w ogóle lekami chemicznymi. Warto czasami właśnie skorzystać z tego internetu, poczytać i zasięgnąć różnych opinii, wyrobić sobie własne zdanie, do czego Państwa bardzo zachęcam. Pacjenci często są zależni od przepisywanych leków, to już czytałem.
Kolejny punkt. Choroby i śmierć wywoływane przepisywanymi lekami są jednym z największych problemów zdrowotnych. Ja Państwu kiedyś też podawałem dane z Anglii, to były informacje z Nexusa, tutaj mamy takie informacje. Z danych Europejskiej Komisji wynika, że każdego roku ponad 200 tysięcy Europejczyków umiera z powodu niepożądanych reakcji polekowych. Drodzy Państwo, 200 tysięcy! Robi się często larum w bardzo takich prozaicznych sytuacjach, a tutaj nikt na co dzień o tym nie mówi. Nikt nie jest zainteresowany w tym, żeby informować ludzi, że umierają w wyniku komplikacji wynikających z używania leków, nadużywania leków. Często stosuje się kilka naraz i to są właśnie ofiary tego rodzaju nadużywania leków. Coraz więcej leków sprzedawanych na receptę jest wycofywanych z rynku z powodu działań niepożądanych, zaś liczba nowych leków wydawanych na receptę spada. Dzieje się to w czasie, gdy nakłady na badania i rozwój nieustannie rosną. Tutaj się nasuwa wniosek w takim wypadku, o co tu chodzi, tak? Skoro badania, nakłady na badania rosną, a coraz mniej leków wchodzi oficjalnie do aptek na receptę, tak? Wzrastające rozprzestrzenianie opornych bakterii jest według WHO katastrofą dla opieki zdrowotnej jutra. Komisja Europejska stwierdziła, że 37 tysięcy Europejczyków umiera co roku z powodu zakażeń szpitalnych superbakteriami. To są te bakterie, które się już odporniły na wszystko, bo my myśleliśmy, że antybiotykami, lekami załatwimy problem i nasz organizm nie będzie musiał sam walczyć, tak? A okazuje się, że w tym czasie bakterie nie spały, one mutowały, one się uodporniły na dużo rzeczy, a my, słabiutcy, nim wymyślimy kolejny jakiś środek chemiczny, który nas wspomoże, no po prostu umieramy. Myślę, że ta liczba w niedługim czasie będzie dużo, dużo większa, aniżeli liczba osób, które umierają w wyniku niepożądanych reakcji polekowych. No ale zobaczymy, jak przyszłość okaże. Mam nadzieję, że część z osób, które słucha mojego programu, no podejmie odpowiednie działania i uniknie tego losu. Należy wreszcie wspomnieć, iż to, że dobroczynne efekty leczenia medycznego nie są poparte twardymi dowodami. Staje się oczywiste, zresztą ja nie chcę Państwu już tutaj cytować z Nexusa, gdzie duże korporacje, które mają pieniądze, po prostu fałszują wyniki badań. Nie podają wszystkich danych do statystyk, nie wszystkie dane statystyczne są weryfikowane, albo specjalnie manipuluje się opinią publiczną. Ja dam tylko przykład, że na przykład w Polsce jest zakaz reklam, stosowania reklam, w których osoba, która no, reklamuje dany lek, zresztą to są aktorzy zawodowi, którzy wychodzą, dostają, taka osoba dostaje minimum 5 tysięcy za to, że wychodzi w reklamie i mówi Państwu, że ten lek jest taki super, hiper i tak dalej, tak? Oczywiście to są prawa do wizerunku i tak dalej, inne rzeczy, ale kto dzisiaj zarabia miesięcznie 5 tysięcy? Zobaczcie Państwo, niektóre osoby na reklamach powtarzają się nałogowo, znowuż wykorzystywane są duże autorytety do reklam. Ja mówię tutaj o reklamach tych medycznych, tak? To są najlepiej opłacane reklamy. Nierzadko nawet i 10 tysięcy potrafi taka osoba dostać i to wcale nie musi być osoba publiczna za to, że wyjdzie i powie w białym fartuchu. Zresztą ostatnio powiem Państwu, podzielę się swoim takim spostrzeżeniem. Ja kiedyś mówiłem, że jak byłem dzieckiem, ojciec mi opowiadał, że miał problem mnie nawet obstrzyc, bo ja uciekałem od fryzjera. Dlaczego? Bo kiedyś fryzjer był w białym fartuchu. W ogóle kiedyś bardzo często się spotykało w różnych miejscach ludzi w białych fartuchach. Na mnie tak działał biały fartuch. Ja dzisiaj z perspektywy czasu się śmieję, że gdzieś tam głęboko miałem zakodowane pewne, chyba negatywne doświadczenia z ludźmi w białych fartuchach, ale ostatnio mi się skojarzyło, drodzy Państwo, lekarz jest w białym fartuchu. Ale jedną z zawodów, które występowały w białym fartuchu kiedyś przynajmniej, zresztą to się jeszcze zdarza w niektórych miejscach, to jest rzeźnik, który w białym fartuchu z toporem zakrwawiony sprzedaje to mięso. No, analogie nasuwają się same, więc ja pozbawię już komentarza to moje porównanie. W każdym bądź razie staje się oczywiste, że model biomedyczny osiąga swoje granice. Ciągle musimy mieć na uwadze, że biomedycyna jest nieodzowna dla leczenia poważnych urazów.
chorób zagrażających życiu czy stanów z nieodwracalnym uszkodzeniem tkanek i innych stanów wymagających technologii medycznych. Oczywiście, tutaj mówimy na przykład przeszczep wątroby, ja wrócę do tego, przy nieodwracalnym uszkodzeniu tkanek, wtedy, kiedy rzeczywiście taki stan jest, wtedy tak. Nigdy nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą. Należy natomiast korzystać ze środków konwencjonalnych odpowiednio, znaczy inaczej powiem, środków akademickich, nie konwencjonalnych, akademickich, bo konwencjonalne dla mnie to są zioła, rośliny, to są wszelkiego rodzaju produkty naturalnego pochodzenia, to są konwencjonalne, a to, o czym teraz tutaj mówimy w tym artykule, to są akademickie środki. I z takich środków powinno się korzystać z ogromną rozwagą. Ja zaznaczam to bardzo mocno, bo takie preparaty robią ogromne spustoszenie w naszym organizmie. My płacimy później cenę za to. Jeżeli ktoś jest świadom tego, proszę bardzo, niech to sobie robi, ale niech ma tego świadomość. Niech później nie zrzuca winy i odpowiedzialności na kogoś, kto mu to przepisał. Bardzo często ja się spotykam z takimi sytuacjami, że nawet matki wymuszają na lekarzach, by przepisał antybiotyk. Coś takiego to już powinno być według mnie karane. No ale lekarze, no co im szkodzi, tak? No straci pacjenta, jak odmówi, bo ona pójdzie do kogo innego, do innego lekarza, ten przepisze. Jeżeli porównamy biomedycynę i homeopatię, możemy odnieść mylne wrażenie, że różnice leżą jedynie w stosowanej technologii i narzędziach. Jednak istotna różnica leży w kluczowych paradygmatach dotyczących podstawowych koncepcji i filozoficznych perspektyw zdrowia i choroby. Tak jak powiedziała zachodnia medycyna, zachodnia medycyna zaczęła rozwijać się gwałtownie pod koniec XIX wieku wraz z powstaniem eksperymentalnej fizjologii, biochemii i szczególnie odkryciem bakterii. W debacie o roli bakterii w rozwoju chorób mamy dwa przeciwstawne punkty widzenia. W Niemczech idee Roberta Kocha przeciwstawiały się ideom Maxa Josefa von Pettenkofera. Koch argumentował, że te mikroorganizmy są winowajcami i skupiał się na eradykacji bakterii, można powiedzieć, no, zabijaniu, unicestwianiu, kwarantannie, dezynfekcji i sterylizacji parą wodną. W przeciwieństwie do tego Max von Pettenkofer argumentował, że choroby są wywoływane pierwotnie przez złą higienę i podkreślał rolę podstawowej prewencji poprzez reformy sanitarne, czyli budowanie kanalizacji systemów odpływowych. Pettenkofer był tak dalece przekonany, że same mikroorganizmy nie wystarczą do wywołania choroby, iż kluczowy eksperyment przeprowadził na samym sobie. Przyjął świeżą kulturę bakteryjną pochodzącą od umierającego na tę chorobę osoby. W wyniku tego doznał nieznacznego ataku biegunki z licznymi bakteriami w stolcu. Mimo iż przyjął znaczną w porównaniu z przypadkową infekcją liczbę mikroorganizmów, nie zachorował. Tutaj, drodzy Państwo, chodzi właśnie o system immunologiczny, o odporność danego organizmu. I tutaj każdy z nas ma inne. Ja dam tylko porównanie. Moja żona od 3 dni chodzi, prycha, kicha, grypa i tak dalej. A był taki jedno popołudnie, gdzie czułem, że mój organizm walczy. Siłą rzeczy ja te bakterie przejąłem, ale mój organizm spokojnie z tym poradził. Nie będzie czegoś takiego, że ja tej zapadnę na jakąś grypkę i tak dalej, bo po prostu moja, jak ja to mówię, wewnętrzna policja i wojsko dała sobie z tym najeźdźcą rację, tak? Ja dawałem Państwu porównanie, ja wrócę do tego. Organizm jest tak silny, jak jest silny jego system odpornościowy, system immunologiczny, a państwo jest tak silne, jak jest silne wojsko i policja. Jak nie ma wojska, policja jest ślepa, byle jaki bandyta wejdzie i miesza. I podobnie jest w organizmie. Słaba wewnętrzna policja, słaby system immunologiczny, byle jaka bakteria, byle jaki wirusik. Oczywiście one mutują, coraz mocniejsze są, tak? Więc my też powinniśmy dbać o to, żeby nasz system immunologiczny był wzmocniony, mocniejszy, a nie go osłabiać, a nie mówić mu tak, jak często mówimy dzieciom, poczekaj, tatuś za ciebie załatwi problem i ci da antybiotyk, albo załatwi to jakoś chemicznie. Na krótką metę zniszczy objawy, bo tak działa medycyna i jemu się wydaje, że już osiągnął coś, co chciał osiągnąć. Nieprawda. Nie bądźmy niecierpliwi. Nie da się osiągnąć pewnych efektów na zasadzie dotknięcia czarodziejskiej różdżki. Nie, znaczy inaczej, da się, ale nie takimi metodami. O, w ten sposób może.
W momencie, kiedy mamy mocny system immunologiczny, to wtedy organizm działa w ułamku bardzo szybko, tak? Bo on jest na tyle silny, że sobie z każdym poradzi. I wtedy mamy tą czarodziejską różdżkę, ale to trzeba wypracować, na to trzeba trochę cierpliwości. Także, drodzy Państwo, wracam do tego, o czym mówiłem. Miód wieczorem rozpuszczany, rano pyłek kwiatowy, sok z cytryny wymieszane i codziennie rano. Pyłek kwiatowy, zaznaczam, gdyby można było opatentować, byłby najdroższym suplementem na świecie. W nim są wszystkie witaminy, mikroelementy, pełna tablica Mendelejewa. I to buduje odporność, to przebudowywuje organizm na poziomie komórkowym. Można powiedzieć, oczywiście stosując mniejsze ilości, wchodzimy w pewnego rodzaju zagadnienia homeopatyczne, ale wtedy trzeba więcej czasu. Potraktujmy te produkty jako po prostu pokarm. Podobny argument w postaci dobrze znanego wydarzenia historycznego pojawił się we Francji w dyskusji między Louisem Pasteurem a Claude'em Bernardem. Pasteur argumentował, że mikroby lub zarazki są pierwszym czynnikiem w chorobach zakaźnych. Bernard zaś twierdził, że choroby ciągle unoszą się nad nami, a ich zarazki są rozwiewane przez wiatr. Jednak osiedlają się tylko wtedy, gdy grunt jest gotowy na ich przyjęcie. Jak wiadomo, ostatnimi przekazanymi słowami Pastera było zdanie: Bernard miał rację, zarazek jest drobnostką, podłoże jest wszystkim. Drodzy Państwo, ja już wspominałem o tym, powiem szczerze, że aż jak to czytam teraz, bo powiem szczerze, że ten artykuł czytam pierwszy raz tak do końca, mam ciarki trochę, tak? Bo ja nieraz mi się w życiu zdarzyło tak, że do czegoś doszedłem, a później czytam, że ktoś to kiedyś odkrył, tak? Zobaczcie, jak dawno temu. Pasteur, to jest wielkość człowieka, przyznał się do winy, tak, że podłoże to jest to środowisko, które my stwarzamy dla rozwoju. I to, co jemy, to jest to środowisko, które stwarzamy dla mikroflory, która się rozwija później w naszych jelitach. To ma ogromne znaczenie. Ja to zacytuję. Zarazek jest drobnostką, podłoże jest wszystkim. No to podłoże też później wpływa na nasz system immunologiczny, bo to jest bezpośrednio związane ze sobą. Ostatecznie przetrwały jednak idee Pastera i Kocha. Zobaczcie, drodzy Państwo, mimo tego, że Pasteur przyznał się do błędu, to już tego nikt nie pamiętał. To często trzeba po prostu wziąć pod uwagę jedną rzecz. Kto miał w tym interes? Warto nawet i w zdrowiu, jeżeli chodzi o aspekty zdrowia, pójść śladem pieniędzy, bo tak naprawdę to tej grupy interesów, partykularne grupy interesów pewnej części osób, które miały na to wpływ, decydują o tym, że dzisiaj w to wierzymy lub nie. Decydują o tym, że większość w to wierzy. Decydują o tym, że to jest stosowane. Ja naprawdę znam cudowne pomysły, które nie znalazły racji bytu tylko dlatego, że nie znalazły dofinansowania. A ktoś, kto miał kasę, zobaczył w tym możliwość szybkiego zarobku, włożył tą kasę i dzisiaj funkcjonuje coś, co w założeniu i w pomyśle w ogóle nie miało racji bytu. Ostatecznie przetrwały idee Pastera i Kocha, koncentrujące się na zwalczaniu choroby przez zabijanie zarazków. Zwalczaniu choroby przez zabijanie zarazków. No i to jest właśnie to, o czym mówimy, tak? Ludzie zabijają zarazki, a środowisko, na którym one się rozwijały, zostaje. Nie zmienia się tryb odżywiania, nie zmienia się styl życia, czyli w tym momencie, w tym środowisku w końcu za chwilę znowu się wylęgną albo znajdą swoje miejsce, zagnieżdżą się takie, a nie inne bakterie, bo w środowisku mamy mnóstwo różnych bakterii. To jest tak, jak ja kiedyś podawałem chyba Państwu takie porównanie, że robiłem wino na świeżo zrywane, świeżo robiłem, w ciągu 2 godzin, nim skończyłem je robić, to już muszki latały. I z czego? Nie wiadomo z czego, tak? Często wystarczy owoce zostawić i chwila, moment, kurna, i już robaczki, muszki. To jest właśnie środowisko, na którym rozwijają się kolejne organizmy, bo w tym momencie ten zarazek przysłowiowy, ten drobnoustrój, on znajdzie to środowisko, a naszą rolą jest świadomie postępować w ten sposób, żeby tego środowiska nie tworzyć. Albo jeżeli już tworzymy, bo siłą rzeczy zjadamy różne pokarmy, to dla takich drobnoustrojów, które są dla nas pożyteczne. I tutaj kłania się kwestia zakwaszenia organizmu
i przez to stworzenie środowiska dla rozwoju grzybów, pleśni i tego różnego rodzaju drobnoustrojów. Ale wracamy do artykułu, bo ja dzisiaj nie skończę. Chyba, że Państwo mi pozwolicie, ja zerknę lekko na Scape'a, bo myślę, że warto, żebym. O, coś przerywa chyba Państwu, tak? No nie wiem, co się dzieje, dlaczego przerywa. W każdym bądź razie ja pozwolę sobie dzisiaj skończyć ten temat, bo tu są trzy artykuły. Nie chciałbym już do tego wracać następnym razem, ale tak wszechstronnie z różnych ujęć pokazać temat homeopatii. Ostatecznie przetrwały idee Pastera i Kocha, koncentrujące się na zwalczaniu choroby poprzez zabijanie zarazków. Co jak my dzisiaj wiemy, tak, po obecnej lekturze, no nie jest dobrą metodą. Koch określił bakterie mianem najmniejszych, lecz najbardziej niebezpiecznych wrogów rodzaju ludzkiego, którzy mogą być zniszczeni, którzy muszą być zniszczeni. W pierwszej połowie XX wieku rozwinęło się stosowanie czynników antybakteryjnych, takich jak sulfanomidy, a później penicylina. Antybiotyki te dramatycznie zredukowały zachorowania i umieralność spowodowane infekcjami. Jednak położenie nacisku na zabijanie zarazków doprowadziło do obecnej sytuacji, gdy coraz bardziej rozwijają się bakterie odporne na antybiotyki, co zdaniem WHO zapowiada przyszłą katastrofę zdrowotną. Zapomniano po prostu, tak jak powiedział Bernard, że podłoże jest wszystkim, czyli innymi słowy, ważny jest gospodarz i jego zdolność do odparcia na jeźdźców. Zaobserwowanie niszczeniem mikrobów odsunęło zainteresowanie optymalizowaniem naturalnej odporności pacjentów. To jest to, o czym właśnie przed chwileczką mówiliśmy. Silny system odpornościowy utrzymuje ludzi w zdrowiu wbrew ciągłej ekspozycji na zarazki, czyli wbrew ciągłym atakom zarazków, bo tak naprawdę one, znaczy, czy ataków, one po prostu są. Nie unikniemy tego. Nie da się odciąć od otoczenia, tak jak świętej pamięci Michael Jackson, który w masce chodził. Po prostu zarazki przenikają przez każde środowisko. Źródłem dobrego zdrowia jest zdolność układu odpornościowego do radzenia sobie z mikroorganizmami. Ja Państwu pokażę to i powiększę, żeby to się Państwu utrwaliło. No. Źródłem dobrego zdrowia jest zdolność układu odpornościowego do radzenia sobie z mikroorganizmami. Myślę, że to można sobie naprawdę jako motto wydrukować i powiesić na lodówce w domu. To jest bardzo ważne, bo pod tym kryje się to wszystko, wszystkie inne metody. Jednak byli tacy lekarze oraz naukowcy, których podejście do chorób różniło się od głównego nurtu myślenia medycznego. Już ponad 100 lat temu dr William Osler, ojciec nowoczesnej medycyny, utrzymywał, że o wiele ważniejsze jest, by wiedzieć, jaki rodzaj pacjenta ma chorobę, niż jaki rodzaj choroby ma pacjent. Oraz, że dobrzy lekarze leczą chorobę, natomiast wielcy lekarze leczą pacjenta, który ma chorobę. Kilka dekad później kliniści i naukowcy z Europy i Północnej Ameryki odpowiedzieli na to, że postrzegali jego rosnący redukcjonizm zachodniej medycyny. Redukcjonizm jest formą myślenia, która identyfikuje choroby z pojedynczymi przyczynami, takimi jak bakterie czy nieprawidłowości biochemiczne, i które zwraca zbytnią uwagę na anatomiczną lokalizację chorób w poszczególnych organach i tkankach. Z wielu czynników, które przyczyniają się do choroby socjologicznych, środowiskowych, fizycznych, psychologicznych, zachodnia medycyna skłania się do izolowania pojedynczego czynnika fizycznego i etyfikuje go jako przyczynę. Ta perspektywa stała się coraz trudniejsza do utrzymania, a w dziedzinie zdrowia publicznego i epidemiologii zaczęły być widoczne wątki holistyczne. George Engel w 1977 roku napisał swój przełomowy artykuł w piśmie Science. Obecnie dominujący model choroby jest biodynamiczny i nie pozostawia w swojej strukturze miejsca na socjologiczne, psychologiczne i behawioralne wymiary choroby. W swoich klasycznych pismach Engel wyraźnie ostrzega przed kryzysem paradygmatu biomedycznego i
konceptualizuje nowy model, który uwzględnia aspekty socjologiczne i psychologiczne, jako dające lepsze rozumienie procesu chorobowego. Postawił także czytelnikom pytanie, jak długo jeszcze nauka medyczna musi być powiązana z XVII-wiecznym światopoglądem. Drodzy Państwo, to jest no, bardzo ważne. Na to, co się dzisiaj dzieje, to są konsekwencje niejako pewnych założeń poczynionych w XVII wieku. No kiedy w końcu zaczniemy patrzeć szerzej na świat? W ostatnich latach model biopsychosocjologiczny Engela znalazł szerokie uznanie w niektórych dziedzinach akademickich i instytucjonalnych, takich jak edukacja i psychologia zdrowotna, zdrowie publiczne czy medycyna prewencyjna. Obecnie ogólnie akceptuje się, że choroba i zdrowie są wynikiem interakcji zachodzących pomiędzy czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi. Ja bym dołożył jeszcze kilka innych, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby już zrozumieć, że tak wiele czynników ma wpływ na tak wiele czynników tych zewnętrznych, w tym nasze nawet podejście do problemu, ma wpływ na to, co się z nami dzieje. Wielu autorów do swoich definicji zdrowia włącza aspekty umysłowe i socjalne. Engel stwierdził, że szczególnie w erze, w której zachodnim świecie raczej przewlekłe niż infekcyjne choroby stanowią główną przyczynę cierpienia, musimy odrzucić obraz specyficznych patogenów i specyficznych chorób, przyjąć koncepcję wieloprzyczynowości. Większość chorób przewlekłych powstaje w wyniku wzajemnego oddziaływania wielorakich wpływów, tak zwana sieć przyczynowości, włączając status socjoekonomiczny i czynniki psychospołeczne, takie jak stresory i styl życia. Ja bym powiedział czynniki wywołujące stres. Aaron Antonowski argumentował, że nawet jeżeli skupimy się bardziej na zapobieganiu i włączymy koncepcję wieloprzyczynowości, sam paradygmat pozostaje nadal patogeniczny. Podkreślał, że prawdziwym misterium nie jest zrozumienie, dlaczego ludzie stają się chorzy i umierają. Przede wszystkim patogeny są wszechobecne i endemiczne. Prawdziwym misterium okazuje się zrozumienie, dlaczego niektórzy ludzie w pewnych sytuacjach cierpią mniej od innych i kierują się ku zdrowiu. Ten pogląd doprowadził go do stworzenia terminu salutogeneza. Nazwał tak budowanie zdrowia. Salutogeneza, w odróżnieniu od powszechnej patogenezy, nie koncentruje się na powstawaniu chorób, ale na wzmocnieniu elastyczności i samodzielności organizmu. W koncepcji tej aktualny stan zdrowia określa punkt na kontinuum pomiędzy brakiem zdrowia a idealnym zdrowiem, a nie etykieta choroby lub jej brak. Jest to zbieżne z koncepcją takich nauk jak biologia systemów i psychoneuroimmunologia. W koncepcji salutogenezy zdrowie jest postrzegane jako ruch po kontinuum, na osi pomiędzy całkowitym brakiem zdrowia a pełnym zdrowiem. Ja Państwu to podkreślę na następnej stronie. Oj, to już jest chyba za daleko. Tutaj Państwo macie opisane, jak ktoś chce, żeby się przyjrzeć bardziej, kwestie salutogenezy. O. Zdrowie jest postrzegane jako ruch po kontinuum na osi pomiędzy całkowitym brakiem zdrowia a pełnym zdrowiem w koncepcji salutogenezy. Ważniejsze jest skupienie się na zasobach konkretnego człowieka i jego zdolności do tworzenia zdrowia niż klasyczne skupienie się na czynnikach ryzyka, na złym zdrowiu i chorobie. Ważniejsze jest wzmocnienie elastyczności danej osoby niż interweniowanie w jej ciało, aby obronić się przed chorobą. Salutogeneza jest centralną zasadą homeopatii oraz innych terapii alternatywnych, i ja bym powiedział naturalnych, a nie alternatywnych, ale naturalnych, i zyskała bardziej centralną pozycję w zdrowiu publicznym, badaniach promocji zdrowia i praktyce. No chciałbym, żeby tak było, że tak zyskała, no mam nadzieję, że tak będzie.
Bardziej holistyczny pogląd może być widoczny w niektórych rodzących się naukach, takich jak biologia systemów i pseudoneuroimmunologia. Zaczynają być one stosowane, no właśnie zaczynają, więc jeszcze nie są powszechne. Zaczynają być one stosowane do wspierania interpretacji, wyjaśniania i przewidywania zjawisk biologicznych. Biologia systemów skupia się na systematycznym studiowaniu kompleksowych interakcji systemów biologicznych poprzez używanie ich do badania nowej perspektywy, tak zwany holizm zamiast redukcjonizmu. W pojęciu biologii systemów jednostki stanowią żyjące systemy, które są samozdrowiejące, samoodnawiające, homeostatyczne i adaptacyjne. Choroby wynikają z kompleksowych, dynamicznych i specyficznych interakcji pomiędzy różnymi składowymi całego systemu. Psychologiczne stresory, czynniki infekcyjne, urazy itd. postrzega się jako czynniki destabilizujące, podczas gdy wewnętrzne czynniki systemu działają albo okazują się gotowe do działania dla utrzymania stałości czy homeostazy. W homeopatii istota ludzka traktowana jest jako całościowy, dostosowujący się, adaptujący się, samoregulujący, twórczy system biologiczny. W myśli jej założeń zły stan zdrowia, czyli choroba, wynika z zakłócenia organizmu przez przyczyny, których należy poszukiwać na płaszczyznach fizycznej, emocjonalnej, socjalnej, umysłowej i duchowej. Leczenie homeopatyczne mobilizuje i stymuluje zdolności samoregulacyjne, odbudowuje balans w psychosomatycznym systemie, pomaga w utrzymaniu zdrowia, dobrostanu oraz wzmocnieniu autonomii i elastyczności pacjenta, a opieka jest zindywidualizowana. Ponieważ homeopatia nie oznacza bezpośredniej walki z określonymi chorobami, ale mobilizację i stymuluje zdolności samoregulujących organizmu, i stymulację zdolności samoregulujących organizmu. Jej działanie nie jest ograniczone do określonych chorób, lecz okazuje się możliwe do zastosowania przy wszystkich jej rodzajach, ponieważ ochrona życia zawsze była najważniejszym priorytetem w poważnych, zagrażających życiu chorobach, np. sepsa, rak. Homeopatię wdraża się jako drugą metodę. Jeżeli potrzebne okazują się rozwiązania techniczne, np. operacja z powodu uniemożliwiających funkcjonowanie odchyleń anatomicznych, nie jest ona wskazana. Ze stosowania homeopatii płyną liczne korzyści, oto niektóre z nich. Jeżeli homeopatia pomaga pacjentom w odzyskaniu zdrowia po chorobie, zredukowana zostaje potrzeba inwazyjnych i kosztownych interwencji. Homeopatia jest leczeniem bezpiecznym, z niezauważalnymi efektami ubocznymi, jeżeli w ogóle występują, bez dolegliwości jatrogennych i wynikających z nich śmiertelności i chorobotwórczości, tak jak przy lekach akademickich. Homeopatia redukuje potrzebę stosowania leków akademickich i długotrwałej od nich zależności. Ogranicza ona również potrzebę korzystania z antybiotyków, przez co zmniejsza problem odporności mikrobiologicznej. Ja tylko powiem tak, kiedyś taki jeden znajomy mówi, a nie, ja jestem zdrowy, strasznie otyły, ale mówi, a z ciśnieniem nie masz problemu? A nie, no mam, ale wiesz, to biorę tabletkę, ale jestem zdrowy. I dalej siedzi przed telewizorem, łyka raz na dzień tabletkę, ta tabletka mu ratuje życie. Lenistwo jest tak wielkie często, ale nie uszczęśliwimy nikogo na siłę. Także tylko prośba, żeby tacy ludzie nie mówili, że są zdrowi. Jeżeli on łyka tabletkę po to, żeby organizm miał odpowiednie ciśnienie, to tak naprawdę nie jest zdrowy. Od wahań ciśnienia zaczyna się problem. Jeżeli tu coś następuje, to już należy analizować i szukać przyczyny w organizmie. Nikt nie zamierza rugować zachodniej medycyny akademickiej. Holistyczny i biomedyczny model nie powinny ze sobą walczyć. Też jestem tego zdania, uważam, że tu powinna pójść współpraca, bo medycyna akademicka jest rewelacyjna w nagłych przypadkach, ale takie właśnie lenistwo powoduje to, że ludzie się przyzwyczajają, bo ta tabletka za niego załatwia problem, ale to jest coś za coś.
skutecznie taka tabletka skraca długość życia takiego człowieka, który później ima się jeszcze nie wiadomo jak wielkich rzeczy. To jest kolejna rzecz, kolejna sprawa bardzo ważna, bo później wchodzą również jakieś anaboliki, różne beta-blokery, różnego rodzaju sterydy, wręcz nawet przy skrajnych przypadkach to są już narkotykopochodne preparaty, które otępiają. Stan świadomości człowieka, w jakim odchodzi z tej rzeczywistości, warunkuje miejsce, do którego trafia po opuszczeniu ciała fizycznego. I to też jest bardzo ważne. Z tego trzeba też sobie zdać sprawę. Wszystko, cokolwiek nas spotyka, budujemy sami. I nie możemy powiedzieć, że ktoś za to ponosi odpowiedzialność. My sami za to ponosimy odpowiedzialność. Ja przepraszam, że ja Państwa często odzieram z takiej błogiej nieświadomości, ale no, najwyższa pora wziąć odpowiedzialność za swoje życie w swoje własne ręce. Bo prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy jesteśmy niezależni, wtedy jesteśmy partnerami, a nie jeżeli ktoś kogoś od czegoś uzależnia. Systemy, które dzisiaj funkcjonują, te, które są wdrażane, polegają właśnie na uzależnianiu jednych od drugich. I to również dotyczy aspektu zdrowia i szeroko rozumianej polityki zdrowotnej, jeżeli tak już tu w tym ujęciu rozmawiamy. Nikt nie zmierza rugować zachodniej medycyny. Holistyczny i biomedyczny model nie powinny ze sobą walczyć, lecz tutaj autor napisał spróbować koegzystować. Nie spróbować koegzystować, tylko usiąść, ustalić zasady współpracy. Co, gdzie, kiedy i jak. I tak jak u mojego ojca, operacja była konieczna ze względu na ogromne guzy, plus włączenie metod naturalnych, w tym również była homeopatia, w tym były zioła i inne rzeczy. Mój ojciec żyje do tej pory. 12, prawie 13 lat po takich guzach, po których nawet doktor Religa nie przeżył, który był ministrem zdrowia. Wydawałoby się, że tacy ludzie powinni być wzorcem do naśladowania, tak? Okazuje się, że no nie. Ale to była droga tej duszy. Nie wnikam. Moją ideą jest, żebyście Państwo wiedzieli, że są inne metody, że wcale nie są gorsze. Nie chcę tutaj gloryfikować ani mówić, która jest lepsza, która gorsza. Jestem za tym, żeby łączyć metody, żeby ustalić co, gdzie, jak, dla naszego dobra, dlatego że my wszyscy nawzajem za siebie jesteśmy odpowiedzialni jako jeden wielki organizm zwany ludzkością. Nie tyle spróbować, co ustalić zasady koegzystencji i współpracy jako dwie, może nie tyle odmienne, bo to nie są odmienne, to jest kwestia podejścia odmienna, ale tak naprawdę cel jest jeden. Niekoniecznie niekompatybilne możliwości podejścia do zagadnień zdrowia. Oba modele mają swoje plusy i ograniczenia. Biomedycyna jest bardziej wskazana, gdy konieczne są intensywne interwencje, tak jak leczenie poważnych urazów i chorób zagrażających życiu czy stanów z nieodwracalnym uszkodzeniem tkanek i innych sytuacji wymagających technologii medycznej. Homeopatia jest natomiast bardziej odpowiednia z punktu widzenia odbudowy własnych naturalnych systemów pacjenta w celu walki z chorobami i utrzymaniem zdrowia. I tutaj mamy wypowiedź pana prezydenta. Ja państwu zacytuję jeszcze wypowiedź doktora Kołodziejczyka. Co tu się mi stało, że mi nie chce przeskoczyć? Może inaczej zrobimy. O. Z tejże też gazety wypowiedź pana doktora Kołodziejczyka. Ja tylko urywek z tego, nie będę całego czytał, bo on tutaj w kontekście pytania jednej z czytelniczek odpowiada na jej pytanie dotyczące właśnie homeopatii. Chodzi właśnie o logiczne argumenty, które opowiadają, no, udowadniają skuteczność homeopatii. Oto kilka przykładów argumentacji, takiej nielogicznej argumentacji środowiska akademickiego, które przeciwników w ogóle tej petycji, bo ja Państwa kiedyś prosiłem o to, byście podpisywali się pod petycją Nieznanego Świata właśnie w obronie homeopatii. A tutaj argumenty, te takie koronne argumenty i kontrargumenty, jeżeli chodzi o obronę homeopatii. Nie ma naukowo zweryfikowanych dowodów skuteczności tej terapii.
A właśnie, że są. Istnieje bogata naukowa literatura homeopatyczna. Wydawane są również poświęcone tej tematyce czasopisma medyczne. Ja dzisiaj Państwu też cytowałem niektóre w poprzednim artykule. Kolejna rzecz. Stanowczy sprzeciw dla finansowania z budżetu państwa tabletek z cukru. Tak twierdzą przeciwnicy. Tak się składa, że leki alopatyczne też składają się prawie w 100% z cukru lub podobnych wypełniaczy. W dwugramowej tabletce zawierającej 2 mg leku stanowi on zaledwie 1 promil. Także nie można mówić, że to jest tabletka z cukru. Homeopatia to tylko woda z cukrem, więc na 100% nie ma skutków ubocznych, ale jej skuteczność jest równa skuteczności placebo. O co tu chodzi? Komentator wie, że homeopatia nie szkodzi, jednak zgłasza protest, ponieważ jego zdaniem jest to nieszkodliwość nienaukowa. Placebo według różnych badań ma od 40 do 80% skuteczności. Leczenie homeopatią uleczalnych chorób zabija. Kogo i kiedy zabito lekiem homeopatycznym? To prawdziwa zagadka. Warto, aby autor tej enuncjacji przytoczył choć jeden wiarygodny przykład, bo na przykład tylko same NLPZ, niesterydowe leki przeciwzapalne, są każdego roku na świecie przyczyną dziesiątków tysięcy zejść. Z kolei doktor nadzwyczajnej medycyny, lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec pisze: litości, proszę nie refundować cukru ze środków, w nawiasie skromnych środków NFZ. No to jest dopiero rzeczowy argument. W tym momencie już dokładnie widać, że komentarze naszych adwersarzy okazują się raczej podobne i wynikają z uprzedzenia oraz braku aktualnej wiedzy. Oczywiście są także nierzeczowe i buńczuczne, ponieważ póki co przeciwnik jest zdrowy i nie ma własnych doświadczeń z leczeniem homeopatycznym. Jeżeli zapadnie na jakąś nieprzyjemną chorobę, ulegnie to zmianie, a wtedy kierowany rozpaczą być może uda się i do homeopaty. Skąd wziął się nasz system przekonań, którego trzymamy się tak kurczowo przy okazji rozmijając się z rozumem? Nauka badająca naukę, antropologia wiedzy podaje, że człowiek we wczesnym dzieciństwie około 5 roku życia bezkrytycznie przyjmuje potoczne przekazy z dziedziny kultury, religii i wszystkiego, z czym się styka, a co w jego otoczeniu jest komentowane. Informacje te nie są przez niego oceniane, bo niby w oparciu o co? Stanowią więc bazę, która prawie nie poddaje się weryfikacji i dopiero w oparciu o nią dziecko ocenia dorosły świat. Tak utworzony system przekonań i wartości utrwala, wręcz cementuje społeczność, a wywodzącej się z takiej grupie jednostce pozwala czuć się bezpiecznie pośród ludzi myślących tak samo. W dorosłym życiu zmiana owego wzorca jest prawie niemożliwa, jeżeli nie zostanie on zanegowany w czasie młodzieńczego odrzucania autorytetów. Gdy ten bunt jednostki przedłuża się, co owocuje konfliktem z otoczeniem, które je indoktrynuje, ma on szansę w sposób niezależny od porzuconych autorytetów badać dorosłą rzeczywistość, nazywając ją i rozumiejąc po swojemu. Do czego państwa tak naprawdę cały czas też namawia? W świecie zwierząt takie naznaczenie każe na przykład ptakowi wychowanemu przez człowieka gniazdować z nim i traktować jak rodzica. No ja państwu powiem ostatnio taką historię z moim kotem. Mimo tego, że ma wyjście w piwnicy na zewnątrz, na podwórko i może sobie chodzić, kiedy chce, to nie chce tamtędy wychodzić. Wychodzi na dwór przez drzwi, tak jak człowiek. Któregoś razu nie chciał wrócić do domu przez okno w piwnicy, przez drzwi wskoczył sobie na klamkę i wisiał na tej klamce, dyndał, aż się otworzą. Dopiero, ponieważ to są duże drzwi, więc mu trudno było, bo w domu to sobie sam otwiera te takie między pokojami, tamtych nie otworzył. Ale to jest właśnie to, o czym tutaj mówimy. Te nawyki, które nawet zwierzęta naśladują, tak? Tych domowników, z którymi na co dzień przebywają. Działa to też w drugą stronę. W idei literackim Mowgli Kiplinga, dziecko wychowane przez wilki, nauce znane są takie kasusy. Oto dlaczego doktor medycyny, lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec głosuje nie, krzycząc z litości, nie mogąc dopuścić do siebie myśli, że leczenie nie musi odbywać się wyłącznie poprzez substancje. Być może jego intelekt przejmie kiedyś to założenie, bo jest sprawny, ale stanie się to tylko wtedy, gdy sam dostrzeże, że mu wolno,
i odłączy się od systemu wierzeń naukowych przekonywany przez osoby, które stanowiły dla niego autorytety. Człowiek, o jakim mowa, będąc dzieckiem, nie był przygotowany na merytoryczną ocenę takiego przekazu. Przyjął natomiast jego emocjonalną składową, która w jego umyśle i ciele żyje dziś własnym życiem. Bo jak inaczej, nie ubliżając rozumowi, pojąć i odeprzeć zarzut nieodpowiedniego nieudowodnienia naukowego, który pojawia się niczym mantra, pomimo bogatego materiału badawczego, jakim dysponują homeopaci oraz gromadzenia przez nich z każdym rokiem większej bazy doświadczalnej każdego leku. Czy wolno w ten sposób postępować w dobie kultu medycyny opartej na faktach? Taka postawa sprzecznego z rozumem racjonalnego sceptycyzmu jawi się jako dziwna chęć sprostania za wszelką cenę oczekiwaniom, jakie na naukowców nakłada społeczeństwo. Czy zaś zmiana wspomnianych postaw jest możliwa? Owszem, poprzez wpojenie dzieciom zasad szeroko rozumianej tolerancji. W tej sprawie pozostaje nam tylko liczyć się, i tutaj, drodzy Państwo, ja przybliżę, bo tutaj po raz kolejny będziemy mówili o... Aha. O petycji, tak? Ja tutaj chcę pokazać mocniej www.petycje.pl/91/51 i www.petycje.pl/8847. Zachęcam, żebyście Państwo tam się złożyli swoje podpisy. No i ostatni artykuł już samego redaktora naczelnego, pana Rymuszki, którego bardzo cenię za takie bardzo racjonalne, akurat tutaj mi się jego nazwisko nie zdjęło, za bardzo racjonalne podejście, ale wcześniej jeszcze Państwu tylko przytoczę to, co... to, co czytałem, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. Nasze ciało jest w stanie zaadaptować się do każdej sytuacji. Tym samym możemy być pewni, że jeżeli przechodząc na emeryturę zaniechamy wysiłku fizycznego, ja proszę to traktować jako tylko przykład, lub pogrążając się w błogim lenistwie, przestaniemy używać mózgu, nasz własny system organizacyjny przestanie odtwarzać potrzebne do tego komórki, bo jego inteligencja dostosuje ciało do naszych potrzeb. Gdy jakaś struktura będzie nieużywana, organizm bez trudu się do tej sytuacji przystosuje. Nasze przekonania również sterują genami, bowiem uzależniają od siebie percepcję. Jeżeli więc czegoś jesteśmy pewni na wskutek wpojonych nam przekonań, system bez wątpienia dostroi się do nich. Na przykład, jeżeli uważamy zjawiska anomalne za niemożliwe, anomalne w naszym ujęciu, w naszym pojęciu, system organizacyjny dostosuje się do tego założenia i staną się one dla nas niedostępne. A pan Rymuszko w artykule pod tytułem Przekroczone granice obsesji pisze w ten sposób. Internetowa petycja, będąca reakcją na petycję profesora Andrzeja Gregosiewicza i związanych z nim osób domagających się de facto delegalizacji homeopatii, szerszych przeciwników tej metody leczenia, wywołała histerię. Zwolenników Gregosiewicza rozjuszył zwłaszcza fakt, że część osób, które podpisały nasz apel w momencie kierowania tego tekstu do druku, zebrał on 2116 głosów za, przy 1580 przeciwnych. Wdała się jednocześnie na ich pole, głosując równolegle przeciwko petycji Klubu Sceptyków Polskich, 353 za i 413 kontra. Nerwowość tę łatwo pojąć, jeżeli zauważymy, że w momencie, gdy nieznany świat uruchomiał w internecie swój apel,
To była trzecia dekada grudnia. Pod petycją Grego Siewicza i jego grupy kwestionującej legalność homeopatii autorzy w ciągu kilku miesięcy zdołali zebrać niespełna setkę podpisów. Podczas gdy pod petycją Nieznanego Świata tylko w okresie tygodnia, jeszcze na długo przed wydaniem numeru zawierającego informację o tej sprawie, pojawiło się ich 200 kilkadziesiąt. Przy czym gwałtownie wzrosła także liczba głosów przeciw petycji Grego Siewicza. Wszystko to spowodowało, że jej inicjator przystąpił do zmasowanego kontrataku. Drodzy Państwo, tutaj ja to, co teraz przeczytałem, mówi o tym, że tak naprawdę jest nadzieja na to, że ludzie poszerzą swoje horyzonty myślowe, że tych myślących ludzi jest trochę więcej. Ja przepraszam, bo już język plącze, zaschło mi w gardle, bo gadam i gadam. A nie chciałbym też Państwa zanudzić takimi rzeczami, w każdym bądź razie, no zobaczymy. Na stronie internetowej Klubu Sceptyków Polskich lubelski ortopeda, wzywając do głosowania przeciwko naszej petycji, postraszył opinię publiczną, że bierność w tej mierze zagraża wydawaniem pieniędzy podatnika na pastylki z cukrem. Przy okazji w swoim wypróbowanym stylu obrzucił niżej podpisanego i kierowane przeze mnie pismo zwyczajowymi pomyjami, nazywając Nieznany Świat anegdotycznym pisemkiem, który publikuje majaczenia o zjawiskach paranormalnych, innym razem zaś najbardziej absurdalnym pismem we współczesnej Polsce, kierowanym przez, jak był uprzejmie mnie określić, polskiego ezoteryka numer jeden. Znaczy, drodzy Państwo, tutaj jest kolejny temat. W Polsce brakuje ludziom czegoś takiego, co ja nazywam kulturą dyskusji i rozmowy na argumenty, bo argument siły nie jest argumentem tak naprawdę. Jest coś takiego, że ludziom bardzo ubogim, bym powiedział, jak brakuje argumentów merytorycznych, zaczynają używać takich argumentów na zasadzie walki z człowiekiem. Jest to, uważam, poniżej godności nawet człowieka, który stosuje takie argumenty, zwłaszcza jeżeli taka osoba ma tytuł profesora, ale to jest fakt, no możecie Państwo sprawdzić te informacje. Ja bardzo szanuję pana Marka Rymuszkę za jego takie bardzo zdroworozsądkowe podejście do bardzo wielu tematów, nawet tych ezoterycznych, bo myślę, że tutaj no, trzeba też otworzyć się na te aspekty i wielowymiarowość człowieka. Jakie będziemy nazywali, nie ma znaczenia. One często są różnie nazywane w różnych kręgach, ale nieważne. Ogromnie by mi tym pochlebiało, zwłaszcza, że taki ze mnie ezoteryk, jak z Grego Siewicza, prezes Towarzystwa Kultury Werbalnej, gdyby nie fakt, że pana AG uważam za człowieka, którego nie należy legitymizować na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Jestem, o czym wszyscy dobrze wiedzą, długoletnim reportażystą, autorem kilkunastu książek, większości faktologicznych, co przyznaję dla ludzi pokroju Grego Siewicza może w rzeczy samej stanowić powód do zdenerwowania, bo taki kontrafekt kreuje inne pole ścierania się argumentów niż to, jakie usiłują nieudolnie wytoczyć. Nie jest tu też przypadkiem, że wśród ponad 2000 osób, które dotychczas podpisały się pod petycją Nieznanego Świata, są także lekarze i publicyści, autorzy cenionych książek. Znalazło się też kilkunastu członków kierowanych przeze mnie Stowarzyszenia Krajowe Klub Reportażu, którym ewentualnie im bliskim homeopatia skutecznie pomogła w przypadłościach zdrowotnych. W tej sytuacji ciągłe obracanie niczym podsmażonym na patelni naleśnikiem terminem placebo jawi się zajęciem intelektualnie jałowym, skoro nie wytrzymuje konfrontacji z licznymi, bardzo licznymi przykładami leczenia z powodzeniem homeopatią również małych dzieci oraz zwierząt. One zaś, niestety, to prawdziwy pech, pojęcia placebo nie znają. Podstawowym problemem Grego Siewicza i jego przybocznych jest rażąco mały zasób słów, jakim posługują się w swojej antyhomeopatycznej krucjacie. Obok terminu placebo często i gęsto używają oni takich określeń jak oszustwo, głupota czy dyletanctwo, nie bacząc na to, że obrażają w ten sposób ludzi, którzy zawdzięczają homeopatii powrót do zdrowia, a podobno szanują ich i występują w imię dobra pacjentów. Ale na tym cała rzecz się nie kończy, gdyż ilość inwektyw, jakie pojawiły się w komentarzach do obu petycji ze strony przeciwników tej metody terapii, stanowi żenujące świadectwo braku elementarnej kultury wielu autorów wspomnianych wpisów.
Notabene, część z nich musieliśmy z naszego Facebooka usunąć ze względu na operowanie wulgaryzmami. Ja często, powiem szczerze, tak naprawdę często to są ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami. Dla mnie to jest trochę żenujące, no ale cóż. Które w orzecznictwie sądowym uznawane są za naruszenie cudzych dóbr osobistych. Parę innych cytatów z serii mogą Państwo przeczytać w ramce na stronie 65. Może ja Państwu wrzucę tą drugą stronę, powiększę, jak będziecie chcieli sobie wejść do internetu, zobaczyć, jakimi argumentami posługują się przeciwnicy homeopatii, to będziecie mogli to sobie na spokojnie zrobić. Myślę, że tutaj jest tylko takie osobiste odniesienie się samego autora do reakcji. No ale to jest tak, jest coś takiego, że Gandhi kiedyś pięknie powiedział: najpierw z tobą walczą, no i nie, najpierw się z ciebie śmieją. No bo tak było, jeżeli chodzi o homeopatię. Zresztą to dotyczy nie tylko homeopatii, wielu innych metod naturalnych. Najpierw się z ciebie śmieją, później cię krytykują, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz. Bo tak naprawdę żarty się kończą. Kto nie wierzy, temu polecam nie tylko jako dziennikarz, lecz również prawnik z wykształcenia, lekturę artykułu Odpowiedzialność karna lekarza za fałszowanie dokumentacji medycznej, napisanego przez Rafała Kubiaka, adiunkta Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego. No ja tutaj mam też link do tego, jak Państwo się będziecie chcieli, to później przerzucę stronę, żebyście mogli ewentualnie sobie spisać z ekranu, a jak nie, to na maila wyślę dla tych, którzy się do mnie zgłoszą. Z wywodów autora wynika, że w kontekście sygnalizowanego problemu niezgodne z prawdą wpisy w dokumentacji lekarskiej podstawowym przepisem interesującym nas w zakresie jest przede wszystkim artykuł 2 ustęp 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, z którego wynika, że wykonywanie zawodu lekarza polega m.in. na wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Kolejną podstawę, zresztą, drodzy Państwo, no na tym polega wykonywanie zawodu. Ja miałem takie zdarzenie, kiedy jeździłem z osobą, która została pobita, miała siniaki po lekarzach i żaden nie chciał zrobić obdukcji. A na tym polega zawód lekarza. Jeden nawet prywatnie w szpitalu powiedzieli, że to prywatnie. Lekarz prywatny powiedział: nie, ja nie będę jeździł po sądach. A w szpitalu nie chcieli zrobić obdukcji. Także tak naprawdę nie wiem. Spróbujcie sami przeanalizować ten temat. Wolą ludzie robić to, za co mają kasę. Teraz pytanie, czy robią to z powołania, czy robią tylko i wyłącznie dla kasy? To też lekarze, którzy mnie słuchają, muszą sobie na to odpowiedzieć. Kolejną podstawę stanowi artykuł 42 ustawy, który uprawnia lekarzy do wydawania orzeczeń, zaświadczeń o stanie zdrowia danej osoby. Istota omawianego czynu polega na poświadczeniu nieprawdy, które może przybrać postać wpisów w autentycznym dokumencie potwierdzających zajście zdarzeń, wystąpienie okoliczności, które w ogóle nie miały miejsca, albo też zatajenie określonych faktów lub też ich przeinaczenie. Nie będę Państwa nudził tutaj przepisami prawa, bo to też nie o to chodzi. Dodajmy, tak już podsumowując, na gruncie wspomnianych przepisów fałsz intelektualny jest zagrożony surowymi sankcjami, a czyn ten może być popełniany wyłącznie umyślnie, czyli sprawca musi obejmować swoją świadomością i wolą, że wystawia dokument, do którego wystawiania jest uprawniony oraz że stwierdza w nim nieprawdę. Omawiane przestępstwo jest ścigane z urzędu. Dziennikarza i donosiciela łączy tylko pierwsza litera D, natomiast wszystko poza tym powinno ich różnić. Dlatego nie zamierzam osobiście rozgrzewać organów ścigania do zajęcia się tym kuriozalnym przypadkiem, ponieważ jednak zacytowane wynaturzenia profesora G jest częścią składową debaty publicznej. Trudno sobie wyobrazić, by nie stało się ono przedmiotem postępowania wyjaśniającego wszczętego przez właściwe instytucje, w tym zwłaszcza Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie. No zobaczymy, czy ta izba zareaguje. Gdyby bowiem okazało się prawdziwe, mielibyśmy do czynienia z jaskrawym naruszeniem prawa i norm etyki lekarskiej.
Wracając zaś do ogólnego wątku tych rozważań, nadal prosimy o podpisywanie naszej petycji na stronie www.petycje.pl. Myślę, że starczy. Nie będę więcej czytał. Tutaj taki wątek trochę osobisty autora odniósł się do reakcji kręgów przeciwnych na artykuły i petycje. Myślę, że niezależnie od tego, homeopatia w końcu zostanie uznana również w naszym kraju. Mam nadzieję, że również dzięki udziałowi aktywnemu państwa w tej mierze. Ja dzisiaj chciałem jeszcze tylko wspomnieć krótko. Wiem, że dzisiaj jest długo. Ostatnio ktoś na czacie napisał, no miało być o oczyszczaniu. Ja tylko przypomnę, tak naprawdę zaczniemy po świętach, ale z racji tego, że miało być o oczyszczaniu, ja tak sobie analizowałem, myślę, że tak szkoda trochę czasu na to, żeby zacząć dopiero po świętach, bo dobrze by było najpierw oczyścić sobie jelita, układ trawienia, bo to nie jest tak łatwo od razu to zrobić. Tutaj pokazuję Państwu pastę, ja nazywam tą pastę pastą doktora Sulimy, bo od niego otrzymałem skład, jak to zrobić. Składniki są bardzo proste. 100 gram rodzynek, 100 gram moreli suszonych, 100 g fig suszonych, 400 g śliwek suszonych, 250 ml miodu, 50 g liści senesu. Wszystkie produkty są ogólnie dostępne, no poza liściem senesu, gdzie musicie Państwo udać się do jakiegoś sklepu zielarskiego. Wszystkie te produkty mielimy przez maszynkę do mięsa. Zrobi się taka pasta, którą się trzyma w lodówce. I ja proponuję, żebyście Państwo, tu jest podane w przepisie dwa razy dziennie, rano naczczo przed jedzeniem i wieczorem po jedzeniu duża łyżka, ale proponuję, żebyście Państwo już przygotowali organizm do takiego oczyszczania, bo rzadko kto już dzisiaj stosuje posty, ta pasta bardzo fajnie pozwoli pozbyć się treści pokarmowej, no może nie tyle pokarmowej, tylko tego, co po nim zostaje w jelitach, również kamieni kałowych i wszystkich innych pozostałości. Całość tej pasty, no dana osoba jak zrobi, powinna zjeść sama. Ja nie powiem, że musi, ale na tym to polega, żeby w tym momencie ten proces oczyszczania u niektórych osób, jeżeli reakcja będzie bardzo ostra, ja tutaj piszę, że jeżeli efekty będą ostre, to zmniejszyć dawkę tejże pasty, ale wypróżnienie będzie takie, no sami się Państwo przekonacie. Po to podaję ten przepis, żeby przygotować układ trawienia, no już do kolejnych etapów oczyszczania. Pozbędziemy się też pasożytów, wtedy będzie łatwiej, tak? A poza tym pasta jest tak skonfigurowana, że no te wszystkie składniki, one też bardzo fajnie nie tylko oczyszczą kostki jelitowe, ale dożywią i jelita, i cały układ trawienia, także dla tych z Państwa, którzy no, nie będą w stanie, że tak powiem, spisać sobie z ekranu tego przepisu, to wyślę na maila dla tych, którzy się odezwą na mojego maila. Ja już się nie będę przedłużał, chciałem troszeczkę o kręgosłupie, trochę o soi, ale myślę, że to następnym razem. Polecam Państwu też taki program, chyba TVN Style, Wiem co jem. Bardzo ciekawy program, po tym co widzę, kobieta, która go kręci, bardzo wszechstronnie traktuje temat, jeżeli chodzi o kwestie odżywiania. Także warto sobie takie rzeczy słuchać, oglądać. Mi trochę szkoda czasu na to, żeby to wszystko przytaczać. W każdym bądź razie na koniec podam Państwu swoje namiary. I proszę o kontakt. Znaczy ja miałem też taką prośbę, żebym miał jakiś wgląd w to, ile osób sugeruje się tymi na obecną chwilę, bo oczywiście te programy będą w internecie krążyły, żeby te osoby, które stosują, będą się stosowały, podejmą tą decyzję, że się będą stosowały do tego całego programu oczyszczania, który ustaliłem, żeby dały mi znać, tak? Na tym etapie bym prosił te osoby, które się już zdecydowały no będzie mi miło, bo ja tak naprawdę razem z Państwem tą całą kurację sobie zastosuję, łącznie z propozycją
preparatów, które na przykład pozwolą nam oczyścić się z pasożytów. Niektórzy mówią, że 90% osób ma pasożyty, a tych, którzy mają zwierzęta, to 99%. Nie wiem, nie badałem tego, nie ma to znaczenia, ale warto raz na jakiś czas oczyścić się z tych wszystkich sąsiadów, po to właśnie, żeby odbudować swój system immunologiczny, swój system odpornościowy, po to, by ta nasza wewnętrzna policja była bardzo silna, czego Państwu życzę i zapraszam za tydzień o tej samej porze, czyli o 17. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.